Witajcie, nazywam się Iwona Bierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym, a dzisiaj temat, o który bardzo często pytacie, dlaczego nie mogę jeść pomidorów? Właściwie, to można jeść pomidory. To jest tak, że ja czasami podaję jakąś informację, po czym ta informacja zostaje wyciągnięta, wyolbrzymiona i następuje sensacja. Nie wolno jeść pomidorów. Dlaczego? Co z tym pomidorami jest nie tak? Kochani, to nie jest tak, że jeden pomidor was zabije, a eliminacja pomidora Was kompletnie uratuje. Pamiętajcie, że ja nazywam się dietetyk kliniczny, a więc zajmuję się dietetyką kliniczną, a więc zajmuję się bardzo często osobami, które mają autyzm, zespół dauna, nowotwory, choroby autoimmunizacyjne, alergie, nietolerancje. Do mnie zgłaszają się często osoby z taką ilością dolegliwości, że zastanawiam się, od czego zacząć. I do kogo najpierw te osoby wysłać? Ponieważ nie zawsze jestem w stanie sobie sama poradzić. Często są to metale ciężkie, pasożyty, zaburzenia metylacji e, i różnego rodzaju alergie czy nietolerancje pokarmowe. Najdziwniejsze alergie, jakie do tej pory spotkam, to są alergie na zapachy, e, czy alergie na e, jakieś konkretne e, sytuacje, które się w życiu zdarzają, np. ciepło, zimno, e, woda, słońce, wiatr. E, takie, czyli tak Reagujemy po prostu na coś, na co no nie powinniśmy reagować. I teraz, kiedy ja podaję taką informację, że pomidor może niekoniecznie, e, i na przykład podałam tę informację przy insulinoporności, zresztą odsyłam Was też do playlisty insulinoporność. No i zapraszam oczywiście na mój wykład, e, który odbędzie się w, w różnych miejscach w Polsce. E, insulinoporność, dieta w insulinoporności, dieta w insulinoporności i Hashimoto, one jest bardzo podobne do siebie. Dlaczego? Już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że insulinoporność to stan zapalny. O stanie zapalnym też nagrałam film. To było kiedyś tak, że ludzie jak jedli dużo, to mieli poziom insuliny podwyższony, bo ciągle coś jedli, więc trzustka ciągle produkowała tą insulinę. Dzisiaj coraz częściej mamy do czynienia jednak ze stanami zapalnymi. Insulinooporność pojawia się na poziomie komórkowym. A więc osoby, które mają Hashimoto, czy reumatoidalne zapalenie stawu, czy stwardnienie rozsiane, czy cokolwiek innego, mają stan zapalny w organizmie, a stan zapalny to insulinoporność. U jednych osób insulinooporność powoduje tycie, u drugich powoduje chudnięcie. Insulinooporność. Tkanki stają się oporne na działanie insuliny. Insulina jest hormonem, który transportuje energię do komórek. Energię do komórek. Czyli do wszystkich naszych komórek, do serca, do wątroby, do mózgu, em, steruje naszymi zdolnościami motorycznymi, można powiedzieć. Czyli osoby, które mają insulinoporność, często nie lubią aktywności, albo mają wrażenie, że nie mają żadnych korzyści z tej aktywności, albo kiedy zrezygnowali z aktywności, to w sumie czują się lepiej bez tej aktywności. Albo są też takie osoby, które jak są aktywne fizycznie, to po prostu długo do siebie dochodzą później, albo ćwiczą i momentalnie się rozbudowują, bo te insuliny mają dużo bo insulinoporność jest niesprawiedliwa. U jednych osób pcha w tkankę tłuszczową, u innych pcha w mięśnie, a u innych nie, nie pcha w ogóle w mięśnie i te mięśnie są w atrofii, w zaniku. Mamy do czynienia z sarkopenią, a mamy na przykład dużo tkanki tłuszczowej. Bardzo często objawy w duża górna część ciała, wąskie, a wąski dół, na przykład grudru z minionków, no to taki przykład właśnie, insulinoopornej osoby albo pan yy, Genio czy Henio z reklamy z Tesco. No to też taki przykład insulinooporności właśnie yy, i jeżeli mówię, jeżeli cierpisz na insulinoporność, są pewne produkty, których nie powinieneś spożywać, uważaj na pomidory, dlaczego tak mówię? Dlatego, że zauważono, że pomidory to tak zwane agresywne laktyny. One <laughs> nie rzucą się na siebie, ale tak się po prostu mówi agresywne, dlatego że jakby nie są do końca obojętne dla naszego organizmu, ale zaszkodzą tym, którzy mają stan zapalny albo którzy będą na nie podatni. Tego nie wiemy, dopóki nie zaszkodzą. I są badania na ten temat. Ja was, kochani, odsyłam do mojego webinaru dotyczącego lektyn, gdzie mówiłam o pomidorze, gdzie mówiłam o glutenie. I są takie grupy produktów, czy grupa produktów, bo wiemy, że są rośliny psiankowate, tak? Czyli mamy pomidor, papryka, bakłażan, e, jagody goji, tytoń i tak dalej. I wiemy, że te produkty, czy pieprz jeszcze, są problematyczne dla osób, które mają choroby autoimmunizacyjne ze względu na glikoalkoloidy, które mogą negatywnie działać na barierę krew mózg i jelitową. Tak? czyli mogą powodować zaburzenia. Na przykład u dzieci autystycznych widzimy, że rośliny psiankowate mogą nasilić agresję. Czyli na przykład te dzieci są bardziej pobudzone, uderzają głowę o ścianę, a u osób, które mają chorobę autoimmunizacyjną, no, no, u dzieci może być to autyzm, a u dorosłych może być to choroba autoimmunizacyjna, tak? I tu i tu nie wiemy, co jest pierwotną przyczyną, bo przyczyn jest wiele, a to jest tylko jakby objaw tego wszystkiego. Więc. Ta osoba dorosła, która spożywa pomidora, może po prostu nawet nie czuć, że ten pomidor szkodzi. No i za, zauważono, że no tak, tu z jednej strony rośnie psiankowate, ale jak zaczęłam się interesować lektynami w ogóle, w, jeżeli chodzi o lektyny, to też powstała teoria y, grupy krwi i produktów, czyli że powinniśmy jeść produkty dopasowane do grupy krwi. Właśnie to była teoria oparta o lektyny, ale ona dawno została obalona, że to nie ma, nie ma sensu. Natomiast jak robiono badania na specyficznych lektynach, Gluten jest taką lektyną. My lektyn po prostu nie trawimy, tak? Więc jeżeli w pomidorze, to nie jest cały pomidor, ale to tak samo jak cała pszenica, nie jest glutenem. Jeżeli w pomidorze są właśnie lektyny, to my tych lektyn nie trawimy. I teraz te lektyny z pomidora e, nietrawione, tak samo jak gluten mówi się, że jest problematyczny, tak właśnie ten pomidor również może być problematyczny. I okazuje się, że lektyny z pewnych produktów to jest ziemniak, pomidor. Soja, produkty nabiałowe, tutaj przede wszystkim mleko, krowie, pszenica, o nie wiem czy o niczym nie zapomniałam, aha, i arachidy. Te lektyny z tych produktów są najbardziej problematyczne, czyli znaleziono je na przykład w odległych organach, znaleziono je gdzieś tam przyklejone do tarczycy, zauważono, że na przykład osoby, które mają. Problem z nerkami, jakąś chorobę autoimmunizacyjną albo jakieś odkłambuszkowe zapalenie nerek, że jeżeli tym osobom się eliminuje pewien rodzaj lektyn, w niektórych przypadkach gluten, to następuje zdecydowana poprawa stanu zdrowia i mniejsze odkładanie się eozynofilii, na przykład w tkankach i niszczenie tych tkanek. Co jest bardzo ciekawe i. Zauważono na przykład, że eliminacja pomidora u osób, które mają Hashimoto, czy reumatoidalne zapalenie stawów, czy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych. No, taka ciekawostka. Dlatego też, jak mówię o insulinoporności, mówię, uwaga na pomidora, nie znaczy nie jest pomidora, bo może się okazać, że. Tobie akurat nie będą szkodziły lektyny z tego pomidora. Przy czym pamiętajcie, obróbka termiczna nie ma tu nic do rzeczy. To tak jak powiedzieć, ugotuje sobie chleb, gluten nie działa. No to działa, tak. Więc jeżeli eliminujemy pomidora, to eliminujemy też ketchup i tak dalej. Zauważyłam też coś takiego, że osoby, które mają choroby autoimmunizacyjne. Bardzo często lubią najbardziej te produkty, które właśnie najbardziej im szkodzą. Więc potem też mogę zrobić takie swoje wewnętrzne przesiewowe badanie. Lubić pomidora? O, uwielbiam, życia sobie z niego nie wyobrażam. Sprawdźmy, czy nie masz Hashimoto i to się bardzo często niestety potwierdza. Więc jeżeli ktoś ma insulinooporność i wie że ma insulinooporność, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ma jakąś chorobę autoimmunizacyjną. Dlatego też Połączyłam w jednym wykładzie insulinoporność i Hashimoto, bo po prostu to jest ze sobą bardzo, bardzo spójne. Są osoby, które mają insulinoporność, nie, nie mają Hashimoto, ale Szanse, że mają jakiś rodzaj rozwijający się autoagresji jest duży. Więc postępując z insulinoopornością, zapobiegamy rozwojowi, ewentualnemu rozwojowi choroby autoimmunizacyjnej, albo dajemy większą szansę na to, że choroba autoimmunizacyjna się po prostu nie rozwinie. Więc pomidor nie jest sam w sobie jakiś mega zabójczy, no, ma likopen, więc super substancja antyoksydacyjna, ale dla niektórych wcale dobry. Nie będzie. To tak jak ja, ja są super, bo mają cholesterol, a są osoby, które mają nietolerancję na cholesterol. No i nie da rady, no. Kochani, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.